Introducing Dowd Chino Jordan. Dowd Chino Jordan, tak proszę Państwa, witany jest w Singapurze Indonezyjczyk, Sketa Punk, pięściarz, który walczył już z Chrisem Johnem w ubiegłym roku 17 kwietnia w Dżakarcie o ten wspaniały pas WBA super należący do swojego rodaka i przegrał jednogłośnie na punkt. Phil Austin. Punktowymi są sędziowie z Australii, Filipin i Belgii. Australijczyk w ringu. Kategoria piórkowa. Stawką jest pas organizacji IBO. No, zaczął świetnie Dowd Chino Jordan. Ale teraz już pierwszy, proszę Państwa, lewy sierpowy króla knockoutu z Filipin, Lorenzo Villanueva. Był kiedyś taki Villanueva na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 roku, który znokautował znakomitego polskiego pięściarza Piotra Gutmana. A później w finale ten 17-letni Filipińczyk przegrał ze znakomitym radzieckim królem knockoutu Stiepaszkinem. I znów strzela tymi potężnymi bombami Lorenzo Villanueva. A musi się mieć na baczności Jordan. No teraz świetna akcja. Przepuścił ten lewy sierpowy, skontrował prawym podbródkowym. To jest naprawdę wysokiej klasy akcja, ale teraz proszę, siła fizyczna Filipińczyka. No, stawia na siłowe rozstrzygnięcie, chociaż teraz pogubił się, bo przestrzelił fatalnie, nogi zostały z tyłu, niewiele brakowało, by Jordan to wykorzystał i skontrował, teraz trafił dwa razy, prawy lewy. Dużo przestrzelonych ciosów Villanuevy, to go będzie sporo kosztować. Za wszelką cenę po tym pierwszym knockdownie chce znokautować Indonezyjczyka, a ten już doszedł do siebie. Teraz szczelnie blokuje uderzenia rywala, chociaż na moment opuścił prawą rękawicę i już spadł na jego głowę. Kolejny lewy sierpowy. Ale ten pana rzucił od pierwszego gongu szalone Villanueva. Ostatnią walkę na Filipinach wygrał solidnym Diego Ledesmą, mającym na koncie 16 zwycięstw i 5 porażek już w pierwszym starciu. Poprzednią w ubiegłym roku w lipcu z Eddie Komaro, też dobry bilans 24-11, też knockout w pierwszym starciu. Wcześniej James Mokoginta na Filipinach znokautował go w piątej rundzie. Stawką był tytuł WBO Oriental. Sporo jest najróżniejszych pasów w światowym zawodowym boksie. Niektóre mają znaczenie tylko lokalne. Trzymajmy się tych czterech najważniejszych pasów WBC, WBA, IBF, WBO. IBS jednym z kolejnych, ale mniej znaczący. Zobaczmy, tak jest. Drobny błąd Jordana. Ale bokserska podoba mi się znacznie bardziej od Villanueva. Tu po prostu dał się zaskoczyć. Teraz z tego ujęcia za chwilę. No, już z tego ujęcia tego nie zobaczymy. No, wracając do ostatnich walk Jordana, jak mówiłem, z Frankiem Aciuletą walczył 30 listopada ubiegłego roku. To była ta sama gala, na której Chris John pokonał Mirdowa, natomiast Krzysztof Diablo-Włodarczyk rozprawił się ciężko dokautując Danny Greena. Danny Green jest w Singapurze, komentuje dla australijskiej telewizji tą galę.
No proszę, teraz kapitalnie prawy. Mówiłem, że boksersko zdecydowanie bardziej podoba mi się Dawid Chino Jordan. Świetnie to zrobił. Na deskach Villanueva. Wystrzelał się strasznie w pierwszym starciu i teraz może zapłacić za tą najwyższą cenę. Jest kontra, tak jest. Zapłacił. To już po walce, proszę Państwa. Fantastycznie to zrobił Dawid Chino Jordan. Wstanie, będzie walczył dalej, zapłacił, ale nawet jak wstanie, koniec, koniec. Chce walczyć. Nie, ale jednak mądra decyzja Phila Austina, który przerywa ten pojedynek. A więc, proszę Państwa, najczęściej klubowe nokautu giną od takiej właśnie broni. I tak było z Lorenzo Villanuevą. Pięściarz mający na koncie 22 zwycięstwa, 21 przed czasem. Przegrywa po raz pierwszy w swojej karierze, no jak żeby inaczej, przez nokaut. Villanueva zaczynał karierę w 2007 roku od wygranej przez nokaut w pierwszej rundzie. Później kończył swoje walki najczęściej w pierwszym starciu. Natomiast Dawid Chino Jordan to jest pięściarz, który myślę, że w zawodowym boksie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ma dopiero 24 lata i naprawdę spore umiejętności. Ta akcja pierwsza, po której poleciał na deski Villanueva, była perfekcyjna. A później poprawka, która była tylko kwestią czasu. Jedna porażka z Chrisem Johnem, punktowa, tam dwaj sędziowie punktowali 116, 112, 117, 111, wstydu mu nie przynosi, kapitalna była ta kontra. No ale ja mówię, jak się wszystko wkłada w atak, nie pamięta się w ogóle o obronie, to taki musi być najczęściej koniec. Perfekcyjnie to zrobił. Najpierw akcja w ataku, po której poleciał na deski Filipińczyka, później skontrowanie atakującego chaotycznie rywala. Teraz będzie lewy. Jeszcze nie, to nie ta akcja. Tak jest, to jest ta. Kapitalnie. Ale przygotowana wcześniej. Stał dosyć szybko, później troszkę jeszcze przykucnął Lorenzo Villanueva. Ruszył do ataku i został ostatecznie skontrowany. I teraz Jimmy Lennon Jr. ogłasza zwycięstwo 24-letniego Dawida Chino Jordana. Mamy więc nowego mistrza świata organizacji IBO kategorii piórkowej. Jest nim indonezyjczyk Dawid Chino Jordan. Przypominam, 24 lata, 29 zwycięstwo, 23 przed czasem przy dwóch porażkach z Chrisem Johnem i Celestino Caballero w 2010 roku. Walczył z nim wtedy w Sunrise na Florydzie. Przegrał jednogłośnie na punkty bardzo wysokie.